Moi kochani, przyszedł czas na kolejny odcinek z Minecrafta. Wiem, że wielu z was bardzo długo czekało na kolejny odcinek Minecraft Skyblock, dlatego na samym początku chciałem was bardzo serdecznie przeprosić, że musieliście aż tak długo czekać, ale musicie mnie zrozumieć, że musiałem nazbierać masę enderpearl, żeby uruchomić portal endu. Dodatkowo w międzyczasie ruszyła kwadratowa masakra, gdzie teraz mi pochłania naprawdę mega dużo czasu, ponieważ tam wszystko już jest prawie przeeksplorowane i naprawdę cokolwiek jest już ciężko zdobyć. Więc jeżeli lubicie moją serię z Minecraft Skyblock, nie zapomnijcie również obejrzeć odcinków z kwadratowej masakry. Olaf, Olaf, chodź tu szybko do mnie, gdzie ty jesteś, Olaf, bo ludzie cię szukają, cały czas się pytają, gdzie jest Olaf, halo, jest i... Olaf? Olaf! Jak to się stało, Olaf? Ej, był Olaf i ktoś mi go zabił! Jak ja teraz bez ciebie przejdę tę grę, Olaf? Dobra, rozumiem. Rozumiem, że musimy stworzyć nowego Olafa w takim razie. Okej! Okay. Postawmy sobie Olafa tutaj. Jesteś, przyjacielu, słuchaj! Jaka była zadyma? No witaj, witaj. Na samym początku poproś wszystkich widzów, że zostawili łapeczkę w górę. Co nie? No poproś ich, no proszę cię, żebyś ich popro... O, no teraz to rozumiem, masz kiwać głową tak, tak jak ja cię proszę. Moi drodzy, na samym początku 10 tysięcy łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z Minecraft Skyblock. I przy okazji pytaliście się, gdzie jest Olaf, jak widzicie zginął, ale jakoś go reanimowałem i już żyje. Drogi przyjacielu Olafie, może ci zbudujemy... Czekajcie, mam jeszcze jakąś dynię? Mamy dynię. Postawimy Olafowi dziewczynę. O, i witamy panią Olafińską. Możecie generalnie napisać w komentarzu, jak chcielibyście ją nazwać. To jest pan Olaf, a to będzie pani Olafińska. Dobra, moi drodzy, przygotowałem się już na 100%, aby pokonać smoka endu. Tak aktualnie wygląda moja postać. Jestem enchantowany, ponieważ musiałem troszeczkę poziomu zdobyć, żeby moją zbroń ulepszyć, ale nie chciałem was z tym zamęczać, dlatego zrobiłem to poza odcinkiem. Dodatkowo nazbierałem wszystkie potrzebne mi rzeczy. Płomienną różdżkę, którą musimy właśnie sobie przerobić na pyłki. 12 płomiennych proszków mamy. Okej. I patrzcie, co mamy. Mamy jabłko i mamy sztabki złota, które możemy, o ile się nie mylę, przerobić na złote jabłka. Mam 2 złote jabłka, które z pewnością nam się przydadzą podczas walki ze smokiem. Do tego mamy enderpełki. Ja to tak nazywam enderpełka, bo kiedyś się przejęzyczyłem. To jest enderperła. Ale gdzie teraz są te moje proszki? A, mam tutaj. Okej, zróbmy tak i tak. I mamy oko endera. 11 sztuk, a wymagane było tylko 9. O ile się nie mylę. Dodatkowo do tego udało mi się uzbierać jeden stack strzał. Tutaj mamy dodatkowe 16 strzałek. Mamy łuk. Moc 4, niezniszczalność 3, czyli jest przekozakiem. Do tego trochę chlebków, weźmy też te jabłka. I jeszcze, z tego co pamiętam, muszę wziąć jakieś płytki. Bo jak zrespimy się na tej mapie, gdzie się pojawia smok endu, będziemy musieli prawdopodobnie gdzieś się podbudować, więc weźmy może jeszcze sobą, wiecie co? Deski i od razu je przeróbmy. O, będzie staczek i kolejny staczek. Pięknie. Ktoś mi napisał w komentarzu, żebym wziął ze sobą śnieżki, ponieważ tam trzeba jakieś wieże rozwalać, a przy pomocy śniegu też możemy to zrobić. Więc weźmy sobie, myślę, ile z 3? Nie no, więcej, mam dużo tego śniegu. 4 razy po 16 śnieżek. Ej, co ja tu słyszę? Czy ja słyszę Gasta? To nie był Gast, to był Enderman, który się tutaj zrespił, zobaczcie. I mamy jeszcze szkieletonka, ale tego Endermana nie będę teraz bił, bo już mam wszystkie potrzebne perełki. Olafa możemy w sumie wypuścić. Olaf, no idź, idź, przyjacielu, idź. I właśnie, ktoś mi powiedział, że mogę mu ściąć głowę. Aha, zabiłem Olafa. Najgorzej, dobra, postawmy kolejnego Olafa. Tak jest, okej, okay. A ty mogę ściąć ci głowę, Olaf? Zobaczcie, jaką ma teraz głupią twarz. Okej, okay. Olaf, teraz będę cię rozpoznawał. Dobra, idź człowieku, bo już mnie normalnie rozwalasz. Dobra, odłóżmy sobie jeszcze te rzeczy, które mi są niepotrzebne. Jabłuszko weźmiemy, nożyce również zostawmy. Mamy drewno, mamy. Jesteśmy już prawie gotowi, a ja o mały włos bym zapomniał o jednej rzeczy. Moi drodzy, przecież nie mamy tarczy. Jak ja chcę iść na smoka bez tarczy? Przecież to jest coś niepoważnego. Okej, okay, jak się tworzy tarczę? W ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tak, tak. I aha, sztabka metalu jeszcze dodatkowo. Kurczę. Zobaczymy, czy ta tarcza w ogóle nam coś da. Okej, okay, mamy tarczę. Powiem wam,
Teraz to już całkiem wyglądam przekozacko, jeszcze miecz w dłoń. Wystarczy teraz, że wejdziemy gdzieś tam wysoko po tych klockach. Mam klocki? Nie mam. Czekajcie, sprawdźmy, czy mam jakiś cobblestone. Dobra, jest cobblestone, przyda nam się wszystko. A! Świniak! Świniak! Co ty tu robisz? Dobra, odblokowałem nową recepturę. Bryłka złota i złoty miecz. Ho, ho! O to chodzi, moi drodzy. Dobra, nie przedłużajmy, zaczynajmy zabawę. Okej, drugi stack poszedł. Kolejny. Starczy? Starczy. Na luziku. Pamiętam, że właśnie jakoś niecałe chyba 2,5 staka schodziło na to, żeby tu się wspiąć. Ale za chwileczkę zobaczymy. Okej, 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 jesteśmy. Ale tu jest wysoko. Ja dziękuję. Tylko czekajcie, czekajcie. Jest! Mam kill-off. Myślałem, że nie wziąłem żelaznego kill-offa. Teraz, moi drodzy, czas odpalić nas portal. Noc się zbliża. Czy ja mam jakieś pochodnie? Nie wziąłem pochodni. Najgorzej. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że tam nie będzie ciemno. Uwaga. Uwaga. Uhu. 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 Moi drodzy, zaczynamy zabawę. Okej, moi drodzy, jesteśmy. Zobaczcie, jesteśmy w endzie. Gdzie jest ten smok? Tam jest. Lata. On tu zaraz przyleci. Dobra. Jakieś problemy z shaderami. Mam nadzieję, że za chwileczkę tych problemów nie będzie. Szybciutko, szybciutko wchodzimy. Budujemy z desek jakieś przejście. Mam jeszcze na szczęście... O kurczę, tam na dół mam iść? Dobra. Mam jeszcze na szczęście płytki i wiadro z wodą. Mi się wydaje, że naj... O kurczę, on jest nade mną. On jest nade mną. Mi się wydaje, że najprościej będzie w tym momencie wylać tu wodę i spadać na dół, żeby w nas niczym nie strzelił przypadkiem. Bo wiem, że ten smok potrafi takie rzeczy robić. Dobra, jesteśmy na dole. I teraz, moi drodzy, zobaczmy, co tu się dalej dzieje. Ja kompletnie nic nie widzę, mam bardzo jasne shadery. Zobaczmy, czy mamy jakąś przepaść. Tak, jest przepaść, dobra. Zmienimy sobie teraz wszystko szybko na płytki. Okej. Głupi smok. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Ja nie mam pojęcia w ogóle, czy on mnie teraz zaatakuje, czy też nie. On jest tuż nade mną. Okej, teraz szybko w tę stronę. I z tego, co wiem, musimy zniszczyć wszystkie wieże. Wtedy będziemy mogli pokonać smoka. Okej, ale musimy uważać na endermany. Gdzie ja mam łuk? Gdzie ja mam łuk? Jest tutaj łuk. Okej, pięknie. O kurczę, on we mnie strzela, tak? Rozwalmy na początku pierwszą wieżę. Dobra, udało się. O nie, leci coś na mnie. Dobra, druga wieża rozwalona, pięknie. Czas wejść na kolejną wieżę, tylko musimy w międzyczasie coś zjeść. Naprawdę jest tu mega zadyma. Ten smok cały czas wokół mnie krąży. Mam nadzieję, że... Wow, wow, wow. Że mnie nie zrzuci, bo z tego, co wiem, to on lubi zrzucać ludzi z wieży. Więc szybciutko wbijamy jak na najwyższą wieżę i zestrzelimy wszystkie te ładunki wybuchowe u góry. Dawaj, 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 Farel. Ale ona jest wysoka. Dobra. Jest pierwszy ogień. Drugi ogień. Trzeci. Trzeci ogień. Czwarty ogień. Pięknie. I zostało nam... O kurczę, ogień leci we mnie. I zostało nam teraz spadać na sam dół. Mam nadzieję, że on nas teraz nie zrzuci. Go, 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 go. Dobra, teraz musimy rozwalić dwie ostatnie, najtrudniejsze wieże, które są zbrojone od spodu. Go, 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 Farel, go. Gdzie jest ten smok? Gdzie jest smok? Dobra, nie widzę go na razie. Czy ja dam radę to jakoś trafić od dołu? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tak jest! Udało się! Na szczęście leci we mnie kolejny ogień. Dobra. Jeszcze tylko jedna wieża, moi drodzy. Jeszcze tylko jedna wieża. No jeszcze Enderman mi się wcisnął. Nie, no nie wierzę. Chodź, 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 wariacie. Chodź. Nie mogę w niecel... A! Zjedz, 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 zjedz. Proszę cię, zjedz, Farel. Spadaj, 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 spadaj. Jeszcze raz spadaj. Dobra. Udało mi się go zabić w ostatnim momencie. Tak jest! Rozwalona, rozwalona kol, ostatnia wieża. I teraz co, mogę atakować smoka, czyli tak? To chodź tu, głupi smoku. Nie wiem jeszcze jak, ale postaram się jakoś cię pokonać. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, ogień. Dobra. No zapraszam, zapraszam do tańca, przyjacielu. Zjedzmy sobie coś, zjedzmy sobie coś.
Dostał! Tak jest! Tak jest! Pierwszy strzał w głowę! Wow, jaki zrobił piruet! Ty, wariacie, uspokój się, chodźcie lepiej trafić! Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, tak nie działa. Ho, ho, tak coś nie działa. Nie! Głupi smok, głupi smok. Widzieliście, co mi zrobił? Odepchał mnie. Ma mało życia. Cały czas go piłuje. Ciężko jest go pokonać, naprawdę. Walczymy chyba już 10 minut. Dawaj, wstawaj, 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 byku. Tak to nic nie działa, tak nic nie działa. Dobra, było blisko. Nie, Enderman jeszcze głupi się przyczepił do mnie. Ale skupmy się na razie na smoku. Gdzie ten głupi smok? Chodź, 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 chodź. Dawaj, 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 dawaj. Leci. Trafię go? Nie trafię. Zaraz mi się strzały, kurczę, skończą. Jeszcze dwa hity. Jeszcze dwa hity. Farel, dawaj. Jest za wysoko, jest za wysoko. Nie mogę go trafić. Dobra. Jeszcze jeden hit. Jeszcze jeden hit. Jeden hit został, moi drodzy. Uwaga. Leży. Leży. Uciekaj, Farel, uciekaj, bo zaraz on jeszcze coś wymyśli. Uciekaj, 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 uciekaj. To nie jest możliwe, żeby on jeszcze żył. Tak jest! W końcu udało się go pokonać. Zostawcie łapeczkę w górę. Pogratulujcie Farelowi. Tak jest. Mój pierwszy smok endu pokonany. Wow. Zobaczcie, jakie przecudowne fajerwerki. Dawaj tego expa. Dawaj tego expa. Oh yeah. Oh yeah, ile poziomów? 50. Jeszcze jedna kulka, jeden exp, jeden level, nie myślałem. Zobaczcie, jak to przecudownie wygląda. Tak jest, moi drodzy. Udało się pokonać tego wrednego jaszczura. Kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Minecraft Skyblock, gdzie teraz udamy się do miasta Endu po skrzydła, aby odnaleźć zagubiony ląd, zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Nie zapomnijcie zostawić suba.